Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym brygadzistą w samochodowej firmie. Za 15 lat będę szczęśliwym ojcem dwójki dzieci. Za granicą kibicuję. FC Barcelona. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa. Prawdziwy Ronaldo. Nikt mnie nie pokona w Call of Duty. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Barcelona. Byłem z siebie dumny, gdy urodził mi się syn. Moim marzeniem jest, żeby moja rodzina była zawsze zdrowa. Po meczu lubię porozmawiać z kolegami w jacuzzi. Książka i film, które poleciłbym każdemu. Ostatnio przeczytałem książkę polskiego autora Remigiusza Mroza W cieniu prawa i polecam każdemu. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Kiedy człowiek z ulicy chciał przyjechać na testy do ekstraklasowego Zawiszy. Kultowy tekst szatni piłkarskiej. Tadek to nie ta sprawa. Na imprezach bryluję. Ja. Największy dowcipniś. Mateusz Cetnarski. Największy modniś. Hubert Wąkiewicz. Największy spóźnialski. Mateusz Wdowiak. Największa maruda. Ja lubię pomarudzić, ale jeszcze kilku w drużynie bym na pewno znalazł. Najdłużej pod prysznicem, przed lustrem. Tomasz Westenicki. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Prezesa Osucha. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku. W A-klasie kiedyś graliśmy o utrzymanie i pobiegliśmy do trybun i pokazywaliśmy miejscowym kibicom gest Kozakiewicza. Największą tremę miałem, gdy miałem egzamin licencjacki. Koniec. Serdecznie dziękujemy.